W dzisiejszym odcinku krypto ogłoszeń wspomnimy o integracji KuCoin Wallet z Lido, opowiemy o współpracy Teta Networks z ABS CBN Entertainment oraz poinformujemy o tym, że Huobi zostało walidatorem blockchaina Core. Witam Was serdecznie na kanale Krypto Ogłoszeń, przynajmniej kolejna dawka informacji. Jeżeli materiał uznajecie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza. Jeszcze tylko przypomnę, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając. Zaczynajmy! BitMat pragnie uczcić listing tokena Game Exchange. Z tej okazji właśnie BitMat przekazało na giveaway 1500 dolarów w formie nagrody dla uczestników 72-godzinnego wydarzenia Flash Trading Competition. House of Himera przekazuje najnowsze informacje prosto z projektu ZLIGA. Mianowicie ZLIGA pod koniec kwietnia stanie się blockchainem kompatybilnym z AVM. Całą pewnością jest to znaczący kamień milowy, który może zmienić ekosystem stworzony wokół tokena ZIL. Dodatkowa większa interoperacyjność i dostępność mogą również uatrakcyjnić wspomnianą sieć. Aktualizacja RWAVE 2.6 wprowadziła nową metodę walidacji bloków do protokołu rdzenia RWAVE. Programiści Warp Contracts dostosowali implementację do zaktualizowanego formatu bloków sieciowych. Wallet przeprowadził integrację z Lido. Integracja rozwiązań Lido pozwoli giełdzie KuCoin zaoferować swoim użytkownikom usługę płynnego stakingu. Rozwiązania Lido umożliwiają użytkownikom przekazywanie dowolnej ilości tokenów Ethereum na staking, zachowując płynność dzięki tokenom ST, -ETH. Sandbox zaprasza posiadaczy awatarów Madballs do wzięcia udziału w specjalnym wydarzeniu, w którym wspomniane osoby będą miały szansę walki o 100 tysięcy tokenów Sand. Sandbox zachęca do zanurzenia się w tym metaverse i odkrywania nowych miejsc. Została wydana aktualizacja Hashtag V7.1.0. Najnowsza aktualizacja koncentruje się na rozwiązaniu problemów zgłaszanych przez społeczność. Aktualizacja obejmuje zmiany dotyczące licznika czasu automatycznej blokady, docentów cen, zarządzanie przydziałami tokenów. Ponadto zostały zaktualizowane informacje o tokenach. Coindrip rozpoczyna działalność na sieci minet. Coindrip to pierwszy protokół przesyłania sumieniowego tokenów na MultiverseX. Coindrip otwiera zupełnie nowe możliwości dla nowej przestrzeni DeFi, powtarzających się płatności, nabywania uprawnień do tokenów i subskrypcji. Teta Network ogłasza współpracę z ABS CBN Entertainment. Wspomniana firma będzie wspierała projekt Teta Network w zakresie infrastruktury Web 3 Video tworzonej dla różnych jednostek biznesowych korzystając z interfejsu API TETA Video oraz technologii NFT. Binance informuje o kolejnej dużej aktualizacji sieci Ethereum, standard RC4337, znany również jako Account Abstraction, to najgorszy standard RC wdrożony do sieci głównej Ethereum lc 4337 wprowadza funkcjonalność smart kontraktów do portfeli na jednym koncie. Więcej informacji o najnowszym standardzie Ethereum znajdziecie w artykule załączonym do tweeta. Polygon Labs oraz Immutable, czyli wiodąca platforma do gier Web3, łączą siły, aby wprowadzić Immutable ZK AVM. Efektem współpracy obu stron będzie dedykowane rozwiązanie do gier wykorzystujących technologię ZK w celu przyspieszenia tworzenia gier z wykorzystaniem technologii Web3. Sui Dinos NFT informuje o nawiązaniu partnerstwa z Bitki Wallet. W tej okazji Bitki Wallet uruchamia airdrop Sui Features oraz rozpoczyna obsługę wymiany oficjalnych tokenów na sieci Sui. Więcej informacji o airdropie znajdziecie pod linkiem załączonym do tweeta. Hirobi zostało blockchain blockchaina Core. Core podkreśla, że Huobi bardzo mocno wierzy w ich wizję. Dodatkowo Core dziękuje za wsparcie w zabezpieczeniu zdecentralizowanej przyszłości Web3 konsensusem Satoshi Plus. Astar ogłasza finalistów organizowanego wspólnie z firmą Sony programu inkubacji Web3. Zwycięzców wyłoniono z grona 200 projektów. Listę zwycięskich projektów możecie znaleźć w kolejnych wpisach na Twitterze Astar. Kryptomechem witam na swoim pokładzie projekt Game Trade Market. Game Trade Market to uniwersalna platforma dla graczy skupionych na Web3 i zainspirowana platformą Steam. Została przeprowadzona aktualizacja jako systemu Secret Network. Dzięki nowym partnerstwom i integracjom Secret Network rozwija się i przesuwa granice tego, co jest możliwe w Web3. Do Twitter został załączony artykuł, w którym zebrano wszystkie osiągnięcia oraz zmiany przeprowadzone w ekosystemie Secret Network. Link do artykułu znajdziecie standardowo w opisie filmu. Altitude informuje, że przeprowadzona już jakiś czas temu integracja z ekosystemem Avalanche przynosi liczne korzyści. Zalety przeprowadzonej integracji to niskie opłaty transakcyjne, dostęp do pojedynczych puli płynności oraz wysoka gwarancja bezpieczeństwa. Giełda Coinbase postawiła sobie za cel zrobić wszystko, by ochronić staking kryptowalut w Stanach Zjednoczonych, po tym jak amerykańska Giełda Papierów Wartościowych i Giełd zaatakowała Giełdę Kraken, uznając jej program stakingu za handel papierami wartościowymi. Coinbase zadeklarowało udowodnić regulatorowi, że nie ma racji. Teraz firma wystosowała specjalną petycję do komisji. Dokument zawiera spis argumentów wyjaśniających, dlaczego staking cyfrowych aktywów nie jest równoznaczny z handlem papierami wartościowymi. Liczące 18 stron pismo odnosi się do kwestii, w jakiej przepisy dotyczące Papierów wartościowych traktują usługi związane z walidacją protokołów typu Proof of Stake. Jest to oficjalna odpowiedź na działanie SEC. Gdy komisja nałożyła na giełdę Kraken karę w wysokości 30 milionów dolarów, narzucając jej sprzedaż papierów wartościowych bez odpowiednich licencji. Ta sytuacja stanowi dokładnie o bezprawnym roszczeniu sobie praw przez Genslera i spółki do kontroli danych sektorów finansowych bez odpowiednio ustanowionych rozporządzeń prawnych. W swojej petycji Koniec przedstawia argumenty dowodzące tego, że staking nie powinien podlegać pod zakres działań kontrolnych ze strony komisji. Jak napisano, niektóre rodzaje ofert od podmiotów kryptowalutowych mogą zawierać się w definicji ofert, kontraktów inwestycyjnych, jednakże wiele z nich Również absolutnie nie posiada żadnych podstaw do tego. Giełda kładzie tu szczególny nacisk na usługi stakingowe. Co więcej, podkreślono, że ten rodzaj działań absolutnie nie spełnia kryteriów testu Howeya, Coinbase powołuje się na stwierdzenie, że staking nie wiąże się z inwestycją pieniężną, ponieważ jest to niezwiązany z nią koszt alternatywny. Posiadacze tokenów, którzy decydują się zablokować je w puli stakingowej, rezygnują tymczasowo z możliwości obrotu nimi, co stanowi właśnie o alternatywnym wykorzystywaniu ich aktywów, a nie bezpośrednim inwestowaniu pieniędzy. Ponadto ten system. Nie nie posiada określonego wspólnego podmiotu, który stoi pomiędzy stroną oferującą daną usługę, a stroną z niej korzystającą. Użytkownicy zachowują wciąż pełną władzę nad stajkowanymi kryptowalutami i zawsze mają możliwość decydowania o ich przeznaczeniu. To, co jest bardzo istotne, to kwestia, że staking nie gwarantuje żadnego oczekiwanego zysku. Chodzi mianowicie o to, że wypłacane walidatorom środki stanowią zwyczajne wynagrodzenie za świadczone usługi, a nie zysk z inwestycji. Autorzy petycji przypominają Sek o tym, jakie konsekwencje ekonomiczne mogą wywołać działania komisji. Jeśli nadal będą dążyły do zablokowania systemu stakingu w Stanach Zjednoczonych, CEO Giełdy Brian Armstrong, chwilę przed atakiem na kraken, ostrzegał już, że zakaz tego typu działań miałby spore odbicie na rynku kryptowalut. Na koniec Coinbase zwróciło się do swoich klientów z informacją, że zapewnia ich o tym, że ich usługi stakingu w USA będą dalej prowadzone i mogą się rozwinąć mimo działań ze strony SEC. Amerykański miliarder i założyciel Pershing Square Capital Bill Ackman. Uważa, że rezerwa federalna USA powinna tymczasowo wstrzymać swoją politykę podnoszenia stóp procentowych. Może to pomóc ustabilizować krajowy system bankowy i zapobiec recesji. Ackman napisał na Twitterze, dlaczego jego zdaniem Fed powinien tymczasowo zrezygnować z podnoszenia stóp procentowych. Zwrócił uwagę na niedawne problemy banków w USA, które dotknęły posiadaczy akcji i obligacji. Ackman uważa, że kolejne podniesienie stóp procentowych może spowodować dodatkowe straty inwestorów i efekt domina w postaci bankructw banków. Miliarder uznał jednocześnie stopę inflacji w USA za poważne. Mamy problem, który Fed musi rozwiązać. Na wspomniany post odpowiedział Elon Musk, który napisał, że rezerwa federalna powinna obniżyć stopy procentowe o co najmniej 50 punktów bazowych. Wielu zwolenników kryptowalut i ekspertów uważa, że obniżka stóp procentowych może bardzo korzystnie wpłynąć na aktywa cyfrowe, w tym Bitcoina. Może przyspieszyć hossę na rynku i zwiększyć zainteresowanie branżą kryptowalut, ponieważ inwestorzy prawdopodobnie będą szukać bardziej ryzykownych aktywów. Na ten moment wydaje się jednak bardzo mało prawdopodobne, aby amerykański bank centralny dokonał aż takiej wolty. Jakie chce Musk? Na bardziej jest to, że podniesie stopę procentową o 25 punktów bazowych, a potem, obawiając się recesji, zakończy ten cykl podwyżek. Przestrzeń krypto rzadko może narzekać na nudę. Dotyczy to w szczególności projektów DeFi, które ostatnimi czasy zmagają się z cyberprzestępczością i licznymi problemami wewnętrznymi. Tym razem wszystko zaczęło się od rozbieżności wizji, co do dalszego kierunku rozwoju projektu DeFi Lama. Półzałożyciel protokołu o pseudonimie OX Lama miał rzekomo domagać się wypuszczenia przez projekt tokena, który prawdopodobnie cieszyłby się na wolnym rynku dużą popularnością. Presja na token ze strony OX Lamy, a także samowolka w podejmowaniu tak istotnych decyzji, mogła też sugerować problemy finansowe, i niecierpliwość współzałożyciela, który mógł chcieć odzyskać zainwestowane przez siebie dotychczas środki. Pojawił się tylko jeden zasadniczy problem. Nikt z dotychczasowych członków zespołu nie poparł pomysłu prezesa. Drugi ze współzałożycieli protokołu o pseudonimie OXNGMI ogłosił, że doszło do próby wrogiego przejęcia protokołu i że zespół forkuje całe przedsięwzięcie, które będzie od teraz znane pod nowym szyldem i nową domeną. OXNGMI przestrzega też przed jakąkolwiek komunikacją i tokenem ze strony DeFi Lamy. Jeżeli wierzyć słowom ten Deno, czyli innego członka zespołu DeFiLamy, to 90% pracy dotychczas wykonanej w DeFiLamy jest zasługą OX NGMI, OX Lama zaś nie wykonał jej prawie wcale. Ten deno tłumaczy też, że finansowanie projektu nie pochodziło wyłącznie od pierwszego współzałożyciela, a wypuszczenie tokena może zakłócić pracę i wizję protokołu poprzez skupianie się na aktualnej cenie. Token byłby już na zawsze związany z reputacją DeFiLamy. Co ciekawe, status profilu OXLAM na Twitterze został ustawiony jako prywatny, nie jest więc możliwa z nim jakakolwiek komunikacja z zewnątrz. Nieznany adres Ethereum przeniósł prawie 25 bilionów tokenów Shiba Inu o wartości ponad 250 milionów dolarów z czołowej giełdy kryptowalutowej do portfela Self Custody, zgodnie z danymi on zgłoszonymi przez firmę analityczną kryptowalut. sentiment, tokeny Shiba zostały przeniesione z adresu Ethereum skategoryzowanego przez Etherscan jako należący do amerykańskiej giełdy kryptowalut Crypto.com do nowego portfela Self Custody. Transfer został dokonany w sześciu różnych transakcjach, a sam wieloryb od 1 marca szybko gromadził również Ethereum, posiadając 992. Ethereum obok swoich obecnie 250 bilionów monet Ship według The Daily HODL. Ten ogromny transfer czyni tego użytkownika trzecim największym portfelem Shiba Inu na świecie i największym, który nie został zidentyfikowany jako należący do wymiany. Statystyki zebrane przez Way Alert pokazują, że największa odnotowana przez niego transakcja obejmowała transfer 4,1 biliona tokenów Ship do niezidentyfikowanego portfela za około 45 milionów dolarów. Nie jest wiadome, czy transakcje są przeprowadzane bezpośrednio przez Crypto.com, które przenosi swoje Ship do nowego portfela. Czy też są one dokonywane przez innego wielodyba? To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli materiał uznajecie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji i komentarza. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!